Siemanko, tutaj Tomiks. Dzisiaj mam wyjątkowego gościa. Witam, witam. Krzysztof, tak zwany Level Perfect. Krzysztof Michalski, Level Perfect. Moim zdaniem jedna z tuz polskiej kulturystyki, jeżeli chodzi o classic physique. Oj, oj, oj. Utytułowany zawodnik międzynarodowy, startował na zawodach zagranicznych, Federacji NPC. No ale na pewno część osób go kojarzy. My od pewnego czasu gdzieś tam pracujemy, rozpracowujemy, można powiedzieć. Rozpracowujemy Tomka. No nie tylko mnie, również innych zawodników i właśnie dzisiaj tym się zajmiemy. Tak, tak. No, my jakby mówimy o tym, co nas interesuje. U mnie teraz zbliżają się zawody Pro Qualifier w Warszawie, jak wszyscy wiedzą, teraz w ten weekend. No i rzuciły nam się jakby dwie sylwetki, które no, na poziomie tego, co funkcjonuje to w social mediach, w internecie, najbardziej tutaj brylują. Jak to będzie na scenie, nie wiadomo, no bo może się pojawić jeszcze ktoś, kto go w ogóle nie ma, ale nagle z czymś tam wyskoczy i będzie budził zainteresowanie. No, aczkolwiek ciężko, żeby akurat w tej kategorii tak się pojawił ktoś, o kim nikt nie wie i coś tam ugrał, nie? Więc interesują nas sylwetki bardzo różne i bardzo różnych kategorii wzrostowych. Czyli Damian Kufel, tak zwany Science Fitness Freak i Ian Arles, chyba dobrze to wyliterowałem, mniej więcej jakoś tak. To jest niemiecki zawodnik, tak? Niemiecki zawodnik, pewnie jakiegoś arabskiego pochodzenia tureckiego, ciężko powiedzieć, zdecydowanie widać, że to są rysy wschodnie. Z niesamowitą genetyką. Mięśnie może nie jest duże, bo jest to z kategorii... Dobra, Krzysiek, dobrze? Teraz tak. Saiyan Fitness Freak jest pretendentem do karty pro. I dzisiaj będziemy... No tak jak i my. No. Będziemy, no jest przez wiele osób już tą kartę pro ma, wiele osób już, że tak powiem, rozdało te karty przed zawodami. Często tak jest, czasem to się sprawdza, czasem nie. Także my dzisiaj odpowiemy na pytanie, czy Saiyan Fitness Freak wygra kartę pro? Przejdziemy sobie do omówienia sylwetek, bo ty już zacząłeś się rozwodzić na temat no, samych sylwetek, a nasi widzowie jeszcze ich nie widzieli, także może na początku pokażmy im, jak wyglądają owe sylwetki. I teraz tak, mamy te sylwetki w kilku pozach i przejdziemy sobie naturalnie od puz Classic Physique, czyli jedna z podstawowych puz. Niestety nie mam wszystkich zdjęć z wszystkich puz. Dostałem te zdjęcia od chłopaków prywatnie, także bardzo dziękuję za udostępnienie takich materiałów. Te foty nie są nigdzie publikowane, otrzymałem je gdzieś tam, pozyskałem je własnym sposobem. Także dzięki Damian i dzięki Ajan, który pewnie i tak tego nie będzie oglądał. No ale przechodzimy już do omówienia sylwetek, także front double biceps. Co myślisz, Krzysztof? No na pewno ogólnie na plus jest, że obydwoje zawodnicy tą pozę wykonali typowo klasycznie, nie? Z tak zwanymi nogami na Jezusa. No to nie jest tak wcale często wykonywaniem tej pozy na zawodach. No nawet jak z reguły nadal jednak zawodnicy odstawiają nogę typowo kulturystycznie, co najwyżej staną na dwóch nogach równolegle. Ale tą pozę, którą ja też czasami lubiłem stosować, może nie do bicepsów przodem, ale do pozy tej zwanej Wiktory, ona bardzo jest klasyczna i pięknie pokazuje długość mięśni ud. To jest bardzo ważne w pozowaniu klasycznym, żeby te linie były bardzo długie. No i od tego zacznę. No i teraz tu obydwaj zawodnicy, Damian Kufel i Ian Arles, zrobili tą pozę bardzo ładnie, po swojemu, bo mają inne typy sylwetek i zdjęcia też mam różnej jakości, więc wiadomo, to nie jest scena, nie jest to takie adekwatne. Co pierwsze rzuca się w oczy? Pierwsze, co mi się rzuca w oczy? Zacznę od nóg. Okay, zacznijmy od nóg. Dobra. Okay, obydwoje mają nogi genialne, świetna jakość umięśnienia, bardzo głęboka separacja, ale jak mamy już iść w ideał, to jednak nogi Ayama Arles są bardziej klasyczne ze względu na to, że ma dłuższe mięśnie. Czyli jego kolano, jego noga praktycznie jest, stopa jest praktycznie na ziemi, a mimo to mięśnie są w pełni napięte. W
pełni napięte i jest pełna separacja, czyli nie musi nadawać im wypukłości lekkim ugiętym nogi, co się często dzieje u kulturystów, jeżeli mają po prostu nieco krótsze mięśnie i żeby uzyskać tak głębokie napięcie mięśnia, to muszą albo przeprostować nogę całkiem do tyłu, albo ją lekko ugiąć. A tak jak jest u I Am Alves, on po prostu dość swobodnie sobie przypina mięsień, który jest całkowicie głęboko zaseparowany i pękatość jest aż do samej góry. Aczkolwiek u Sajana Fitness Freak, no też te nogi są genialne, no więc no tutaj obydwoje zawodnicy prezentują naprawdę wysoki poziom. Bardzo dobra definicja, oboje są widać przynajmniej na tych zdjęciach w wyśmienitej formie startowej tutaj, jeżeli chodzi o poziom odtłuszczenia. Lepsze jakości zdjęcia tu mamy Damiana, więc no te mięśnie tu wyglądają bardziej okazale pod kątem jakościowym. Tylko chodzi o światło, ale to raczej jest kwestia światła, więc no mówię, no to ciężko tutaj porównać, nie? Aczkolwiek no, te mięśnie są jakby przepracowane no, agresywnie, nie? Znaczy agresywniej. No, jest niesamowicie głęboka separacja, jeśli chodzi o długość tego mięśnia. Dobra, prawda? Teraz przejdźmy do środkowej sekcji. Moim zdaniem tutaj nasz na niemiecki kolega pozę biceps przodem z vacuum, która jest no, bardzo często właśnie wykonywana w ten sposób, no moim zdaniem zrobił perfekcyjnie. Tutaj jeżeli chodzi o jakby samą masę mięśniową, gabaryt i wielkość umięśnienia, ciężko porównywać chłopaków, bo między nimi jest około 20, nawet ponad 20 kg różnicy. Ale jak wiemy, w kulturystyce kilogramy się nie liczą, szczególnie w klasycznej, tylko liczy się efekt na scenie. Patrząc nawet na Olimpię 2020, gdzie Terence Ruffin, myślę, że gabarytowo bardzo podobny do Ayamsa. Znaczy się kośćcem pewnie tak, no masą mięśniową to jakby spory przestrzał. No generalnie 1,70 m, 80 kg. Wydaje mi się, że to i tak jest limit. Na zasadzie nie mógłby wcale więcej ważyć w amatorach. Więc może różnica jakiegoś, jednak w tym mięcie mamy pewien przestrzał wzrostowy, więc może on jest pewnie wyższy jednak coś od Teresa, bo ewidentnie te kończyny są, wyglądają tu na dość długie, nie? No, wracając do samej pozy, no vacuum ma po prostu idealne, nie? Tutaj zwróćcie uwagę idealne na to, w jaki ideałów nie ma, pamiętaj. Zwróćcie uwagę, na żebra, na linię żeber. Tworzą one wręcz aż jakby zapadają się. Rzeci przerwę. I teraz vacuum, każdy teraz jakby kojarzy vacuum, że trzeba wciągnąć, no nie do końca. Vacuum, takie typowe vacuum jest wtedy, kiedy mamy po prostu sylwetkę równą, czyli nie mamy żadnych patologii sylwetki, czyli jakiejś obniżonej łopatki, krzywego kręgosłupa. Wszystko jest dokładnie równe i do tego nie mamy naruszonych płaszczyzn przedniej i tylnej. Czyli teraz jak patrzymy tutaj u Ayama, jego płaszczyzny, dlatego też nogi są tak ładnie i głęboko poseparowane, mięśnie tak długie, bo jest wyrównane. I teraz on te żebra całkowicie potrafi obrócić nie będzie widać, do jak przodu. Pokazujesz. Podobnie, ale no, tak to czuję, wiesz. Ja nie wiem, czy myszkę będzie widać, ale generalnie patrzcie na środkową sekcję. I patrzcie tutaj, nie? I tutaj te żebra są całkiem prawie frontem obrócone do nas i z tyłu, jakby spojrzeć teraz jego z tyłu też by było widać, że sylwetka jest kompletna, nie? Czyli nie ma tak, że przypina tu, a z tyłu sylwetka traci rozbę, jest skurczona. Czyli tu jest równo i z tyłu jest to samo podparcie, czyli sylwetka się równoważy. On łapie dokładnie środek i dlatego robi się naturalne wakum, czyli próżnia, które jest efektem takiego układu odśrodkowego, to się zapada samo. To nie trzeba wciągać się i mało nie wybuchnie, to jest tylko taki i samo. I wtedy się tworzy próżnia przy wyrównanej sylwetce, jak jest równy kręgosłup, mięśnie są zrównoważone przód ciała względem tyłu. W żadnym innym wypadku nie zrobimy próżni, tylko będziemy wciągać brzuch. I teraz jak mamy idealny efekt próżni, to ta część, jak tu się kończą żebra, o tutaj, i tu tworzymy taką wyciągniętą część, która jest jałowa. I przy próżni ma się wrażenie, że ta część jest jakby odcięta od człowieka, czyli góra ciała odcina się od dołu, a tu jest dosłownie miękko i praktycznie bez kości, że wszystko się uniosło do góry. Taki efekt uzyskała Frank Zen, czyli tak jakby po prostu odcięto mu kawałek ciała, które jeszcze się trzyma tylko skórą. I to jest maksymalne wakium, jak jest naprawdę tam już jak osa, nie? Mhm. I teraz jak patrzymy, u niego jest już bardzo dobrze, czy to jest ideał, czy nie, to trzeba zobaczyć na scenie. Na pewno
ma szansę, żeby tak było. Do tego jeszcze chodzi o mięśnie brzucha, czyli mięśnie brzucha tu mniej widać, ale w innych pozach, jak zobaczymy u Ayama, są całkowicie zwarte do siebie, nie ma tej przerwy. Dobra. Przejdziemy teraz do sylwetki Damiana. Damian trochę położył sylwetkę do tyłu, czyli już jakby lekko przegiął, czyli tak jakby miał lekko bardziej spięte mięśnie czworoboczne i również leciutko podpięte prostowniki grzbietu. Co się często dzieje u kulturystów, którzy dość szybko i mocno budują masę mięśniową. I tak samo, wiadomo, można powiedzieć, że to genetyka różnie jest. Tutaj, jak idzie właśnie kresa biała, to te kostki brzucha już się rozchodzą na boki. Czyli to już świadczy o lekkim niezrównoważeniu płaszczyznowym sylwetki, które oczywiście w pozach doskonale jest do wyrównania, bo tutaj jakby jego sylwetka całkiem się broni. Ale nie robił tu wakium. Nie wiem, nie pamiętam, byłem w Warszawie, ale właśnie nie zwróciłem uwagi, czy tam były pozy wakium u Damiana, ale już jakby ta masa mięśniowa brzucha, kostek brzucha, jest już na granicy tego, co może być jakby klasyczne. To też trzeba zwrócić uwagę, że klasycy typowi Golden Era nie mieli mocno rozbudowanych mięśni brzucha, w sensie grubości. Tu jest tip dla Was. Pamiętajcie, nie każde mięśnie muszą być maksymalnie rozbudowane. Czasem lekka atrofia pewnych grup mięśniowych, jak na przykład mięśnia prostego brzucha, będzie działała na korzyść klasyczności sylwetki, albo na przykład bardzo szeroko rozbudowane barki, nie? Że sylwetka tworzy się, robi się taka kwadratowa. To też może działać na korzyść. Barki muszą lekko opaść. Teoretycznie litera V, czyli sylwetka, która idzie w literę V, jest pożądana, no bo to jest jakby proporcja taka kulturystyczna, idealna, aczkolwiek zaburzenie tej proporcji może powodować to, że po prostu sylwetka będzie tracić, nie? Dobra, wracając do Damiana. Skończmy, bo jak ma być tutaj dokładnie, to jeszcze nie dokończyłem tej sylwetki. I teraz w pozie wakium, jak jest idealna, czyli te żebra są całkiem frontem, czyli ten mostek, sklepienie mostka się całkiem złącza, jest do przodu, klatka się zawsze ładnie układa tak, że tutaj te sutki mamy zawsze do dołu. I tworzą się fajne takie przerysowanie, takie jakby wykute z kamienia. I teraz przy sylwetce, która lekko narusza, już te sutki mają tendencję do wędrowania ciut wyżej. To też jest uważane, że to jest genetyka, ale to też jest ściśle związane z równoważeniem płaszczy, bo jak kogoś bardzo wyrównamy i u niego już jakby wędruje ta klatka piersiowa w ten sposób do góry i przemieszczają się jakby sutki w tą stronę, to przy wyrównaniu i zamknięciu sylwetki do dołu, rozciągnięciu mięśni plesów czworobocznych tu u góry i prostowników grzbiety i utrzymanie tego pionu z przodu, klatka piersiowa pokaże swoją całą płaszczyznę, płaty będą maksymalnie duże i będziemy widzieć, że sutki zaczynają się podwijać do dołu. Jest to kwestia innego treningu i to już w klasyku uważam jest bardzo istotne do ogólnego odbioru sylwetki. Mhm. No dobrze, no to teraz tak podsumowując, bo ramiona to ramiona, oboje mają całkiem ładnie zarysowane bicepsy. Tutaj no, Aja ma trochę krótsze te brzuźce, przez co te bicepsy są takie, mogą się wydawać pełniejsze w tej takiej, jakby przez to, że są skrócone, wydają się szczyty nieco wyższe, ale myślę, że tutaj gabarytem jakby Damian no, znaczą ma przewagę, przynajmniej jeżeli staną obok siebie. Oczywiście też w tej pozie jakby inaczej oni je przypieli, nie wiem na ile, to ja zawsze zwracam uwagę i też tobie mówię, nie? Czyli te małe palce muszą jednak się obrócić w tą stronę, ja zdecydowanie tak zrobił, a Damian tu jednak przytrzymał w ten sposób dłonie, więc to nie eksponuje w pełni napięcia szczytowego bicepsu i jego separacji, więc dlatego tutaj mamy... No ale pewność na górze ma znacznie lepszą, no. Zobacz, ale to się masą mięśniową i wypełnieniem to jakby no w ogóle tutaj nie ma o czym mówić, bo no Damian jest nabity pod korek, nie wiem jak tam wchodzi z limitem wagowym, ale wydaje mi się, że nawet na swoje limity w tej kategorii to jest blisko góry, a Jam może wbił się na tą kategorię A trochę na siłę, bo potrzebuje jeszcze trochę mięsa, to zdecydowanie widać. W górze nogi są ok, ale w górze tu, jeśli chodzi o obręcz barkową, no tutaj jest za mało, no ta klatka jest taka płaska. No, nie wiem na ile wypełni, a no Damian jest już tu kompletnie wypełniony i no i też jakby no, ta gęstość mięśnia, no wiadomo, zdjęcie mam różne jakości, jest tu dużo lepsza, takie ogólne wrażenie, nie? Ale no nie oceniamy jakości po tych zdjęciach, bo to scena zweryfikuje. Skupmy się na estetyce, nie?
No to moim zdaniem, no tutaj estetykę, jeżeli chodzi o, wiesz, zdjęcie też jest Damiana robione jako z dołu, mam wrażenie. Mm-hmm. To zdjęcie jest robione frontem, tak, więc oczywiście. Też przez to te proporcje mogą się nieco różnić. Dokładnie. Zawsze zdjęcie robione z dołu będzie miało tą, ten dół będzie nieco przybudowany. Proporcjonalnie dół sylwetki będzie jakby bliżej, przez co będzie optycznie większy. No ale jak widzieliście Damiana na pewno na zdjęciach, no to no, wygląda kosmicznie, także... No i to jest właśnie, że jednak kulturystyka ma być sportem estetycznym, ale jednak też chodzi o wielkość umięśnienia. Nie dlatego wygrywał Arnold, a na przykład nie Franco Colombo, czy Frank Zane wygrywał, ale jakby potem było trudniej. No i tutaj jakby no, jakby monumentalność sylwetki Damiana no jest potężna i rzadko tacy zawodnicy w tym wzroście wychodzą tak kompletni z taką masą mięśniową takiej jakości, no bo nie jest łatwo na chłopa przy tym wzroście narzucić tyle mięsa. Dobra, lecimy dalej, nie? My tutaj nie będziemy ogólnie ferować wyroków, to sędziowie ocenią. My sobie analizujemy sylwetki i może no, damy wam też jakieś wskazówki na to, zwrócić uwagę, jeżeli wy pozujecie, albo jeżeli obserwujecie jakichś zawodników, dlaczego. Czasem się zastanawiacie, dlaczego akurat ten zawodnik jest lepszy od tego, nie? Bo niby wyglądają podobnie i te właśnie mini szczegóły to jest to, co odróżnia mistrzów od przeciętnych klasyków, mimo że limit wagowy mają takie same, poziom docięcia mają bardzo podobny, muskularność ogólną, jeżeli chodzi o kilogram masy mięśniowej per centymetr wzrostu jest podobny, to jednak te sylwetki się znacznie mogą różnić, prawda? Dobra, quarter turn to the right. Czyli mamy pozę, no, line-up, który się przechodzi w pozę bokiem. No i co? No tutaj widać na pewno doskonałą definicję obu zawodników. Widać w mięśniach pośladkowych, że one się odcinają od dwugłowych. Tutaj, no co mogę powiedzieć? No pełność klatki u Damiana rzuca się na pierwszy. Pierwsza rzuca mi się w oczy i niestety Ayam, no nie wiem, czy to jest kwestia pozowania. Definicję ma super, ale no niestety tej masy mięśniowej w górę klatce dla mnie... Przy bicepsach w przodzie widzieliśmy, że tej masy mięśniowej w klatce piersiowej brakuje i tutaj też widać. Ładnie ona się rysuje, czyli jakby kształt jest ładny, ładnie się tu podrysowuje ta klatka, o tutaj jak pokazuje, no ale brakuje jej grubości, nie? U Damiana znowu widać, że ten płat jakby te mięśnie są nieco jak na tym zdjęciu bynajmniej bardziej skrócone, czyli nie są, mięśnie nie są tak długie, ale znowu są jakby kompletnie pełne. Ta klatka piersiowa już po prostu jest tak wypełniona startowo. Są zdjęcia, kiedy są? Z tego tygodnia jakoś. Z tego tygodnia. Nie wiem, na jakim etapie to było robione, ale no, on już jest taki jakby gotowy pod scenę. Tutaj widać, że jakby te manewry końcowe dopiero mają nastąpić, nie? Bo tutaj, no tutaj tak naprawdę niewiele można za bardzo w klasyce już tutaj dodać pękotości, bo się zabije tą kategorię klasyczną, nie? Więc tutaj już... A co myślisz o właśnie sklepieniu żeber, czyli to, na co tak mocno zwracamy uwagę? Teraz zwróćmy uwagę, że właśnie tutaj czyli mostek już trochę wychodzi tu do przodu, a u Ayama jest całkiem prosty, nie? Czyli tu właśnie wyrównanie. Tak samo pośladki wydają się, całkowicie tutaj się separacja kończy i mogą się wydawać lekko płaskie, z tym, że właśnie w klasycznych formach kulturystycy kulturyści nie mieli takich pośladków mocno do tyłu, typu kaczy tyłek, tylko mieli właśnie takie obłe, takie lekko półkoliste, a nie z mocną zarysowaną krawędzią tu takiego szczytu. Nie mają przebudowanych tych pośladkowych, tak, kulturyści. Nie. I teraz na przykład, kurde, nie wiem jak ten mięsień się tu nazywa. Tu właśnie, to jest naprężacz powięzi. No właśnie. I on jest tutaj mocno cały zarysowany i jest naprawdę... To już mocno, jest głęboka definicja, to jest bardzo głęboka, ale też chodzi, że on się wydatnia tylko jak idealnie dobrze masz wyrównane nogi, równe długości mięśni, czworogłowych do dwugłowych, biodra twoje dobrze pracują, nie ma jakichś przesunięć, przemieszczeń i tu jest właśnie idealnie. Mówimy o sylwetce Ayama, teraz jeżeli nie widzicie myszki, bo tutaj Krzysiek wskazuje myszką, my patrzymy na tą część przy pośladku, gdzie jest uwypuklona w 3D taki mięsień w sumie w kształt prostokąta. Teraz go pokazuję. I teraz tutaj trochę inaczej, znowu mam ustawienie, więc to też tak... Światło jest inne, więc... No też jakby w tej pozycji te nogi są... Tak jak wcześniej powiedziałem, że w tej przedniej, bo teraz tutaj jakoś zdjęcia tego nie spojrzałem, mięśnie wydawało się, że mogą być nie tak długie
jak u Ayama, to tu łuk nie są, jednak tutaj jest faktycznie mocniej ten brzuch wychodzi. Są na pewno kompletni, są to zawodnicy obydwaj całkowicie kompletni. Pośladek też fajnie się zapada, jest trochę bardziej zeszczytowany. Ale nie tutaj jest przesadny. Nie, tu całkowicie jest wszystko... Dwugłowy uda, mogłyby może być nieco bardziej pękate, myślę, do tego pośladka. No to jest inna długość nogi, to też zwrócimy uwagę. Nie, to jest, nie, to widziałem na żywo, to jest wszystko pękate, tak jak trzeba. I no tutaj to ciężko się czegoś tak naprawdę doczepić. Chodzi o tą talię. Nie wiem, na ile jeszcze jest zapas, żeby to faktycznie się zapadło, bo na przykład u Ayama już jest jak stosunkowo stoi jakby na luzie, lekko przepięty tu płasko, a lekko wciągnie i u niego się mocno ta talia zapada. U Damiana widać jest bardzo duża masa mięśniowa tych mięśni brzucha. Uważam, że jest ciut za duża. Mhm. Czyli tam trzeba było jakby te mięśnie jakby już zrobić atrofię, tak jak mówiłeś. Bardziej je ścisnąć do środka, żeby one były bardziej elastyczne, żeby już się nie rozciągało, nie? Żeby one się bardziej kondensowały, bo jeszcze można ten efekt rozchodzenia się tych kostek brzucha trochę zniwelować. Sam to u siebie zrobiłem i one będą wracać do siebie, tylko trzeba mocno kondensować. Są ciężkie ćwiczenia izometryczne, bardziej ściągamy już brzuch i trzymamy go przy całkowitym spięciu i wypuszczeniu całkowicie powietrza z tłoczni brzusznej, niż robimy ruchy rozciągające, które dopinają. Bo wtedy masa mięśniowa brzucha naprawdę może rosnąć, ale potem to wcale tak dobrze nie wygląda już na scenie, nie? No na pewno obręcz markowa i góra generalnie jest dużo pełniejsza u Damiana. Tak, ja bym no, mimo wszystko... Tak, zmienia wszystko. Tutaj jakby, też jakby muskularność jest o tyle... O taki level wyższa, że estetyka i sama jakby no, proporcja no, nie załatwia. Ramiona, sprawy, no jakby nie? Separacja tutaj, ramion jest jakby głębsza. Ramienne wychodzą, bo tutaj mięsień ramienny jest całkowicie pomiędzy tricepsem i bicepsem i całkowicie widać jego separację. Tutaj jest takie no, nie widzimy dokładnie tego oddzielenia tricepsu od bicepsa, nie jest to aż tak ostre, nie? No dobra, druga poza w sumie podobna, więc myślę, że nie ma sensu jej omawiać jakoś specjalnie. Nie, przejdziemy. Ale cofnij. Tutaj no zobacz. W tej pozie jeszcze większy widzimy brak klatki piersiowej u Ayama. Ale za to Fitness Freak tutaj jakby poprawił sklepienie żeber, nie? Zwróćcie uwagę, oczywiście, porównajcie tak, tu, tak, widać, tak, tutaj tak. Wypukłość pod może klatką to być, piersiową. Może to być różnica właśnie. A tutaj już jest linia. Oczywiście, tu jest już całkiem inna sytuacja. Piękna, tutaj piękna. Właśnie mamy... To, czyli teraz tak jak tam mówiłem, że ta masa tych mięśni brzucha jest za duża i tu sklepienie żeber wychodzi do przodu, to tutaj zrównoważył, nawet widać to po brodzie, jest idealnie kręgosłup położony, czyli mógł złapać tak zwaną wczutkę, czyli naprawdę wyczuł ten środek i przypozował idealnie, a tam po prostu troszeczkę się przegiął, bo tu jest... Przypozował idealnie i tu wszystko gra. I tak samo widać, że ta klatka piersiowa już nie jest wystawiona do przodu, ten sutek jest obrócony do dołu, bo idealnie jest tu zrównoważone. I tu też widać, że po prostu prostownik grzbietu idealnie się równa z mięśniami prostymi. Czyli ta poza jest, no ta poza jest idealna i teraz w tych pozach tu zdecydowanie... Widać, że jego strona, nie? Tak, no to może być związane właśnie z... Tutaj ja mam wrażenie, że tutaj Ayam jest po swojej stronie takiej naturalnej, gdzie jakbym ktoś kazał bokiem stanąć, a tutaj z tej strony z kolei Damian. Tak. No tutaj ta poza zdecydowanie gorsza w wersji Ayama, a lepsza w wykonaniu Damiana. To też zależy właśnie, jakie oni mają wzorce ruchowe na co dzień, związane z praworęcznością, nawykami. Mhm. I to mocno rzutuje na to, że jedna strona jest często dużo lepsza niż druga. Dobra, lecimy dalej. Klatka bokiem, czyli kulturystyczna poza, taka typowa. No i tutaj jakby też są znowu dwa wykonania, jednak Damian postawił tu na formę typowo kulturystyczną. Okej, noga jest klasyczna, bo jakby tak się teraz typozuje w klasik, czyli nie ma tego takiego... Bardziej takiego mocnego przytupnięcia na nogach jak w kulturystyce, ale górę dopina bardziej kulturystycznie. Był zamknięty bardziej, tak, nie? Tak. A Ayam się otworzył? Otworzył i pokazał zobacz, właśnie... Zobacz, zyskała jego klatka. Tak jak to było słynna gadka Franco Columbo i Arnolda Schwarzeneggera, nie? I Franco Columbo przyjął właśnie klatkę w ten sposób, jak tutaj przypina Damian, a Arnold stanął tak jak właśnie tutaj Ayam i mówi: Franco, ale klatka
bokiem to jest klatka bokiem, a nie klatka przodem. Nie? I tu mamy tą podstawową różnicę, gdzie teraz w kulturystyce często się robi w ten sposób, żeby pokazać jak największą muskularność i obrócić, a część kulturystów pokazuje po prostu bok, nie? Czyli po prostu pokazuje cały bok, a nie kombinuje z obracaniem tułowia. No tutaj... no moim zdaniem jego klatka, mimo że przy poprzedniej pozie ją tak negowaliśmy, to tutaj wygląda na dużo pełniejszą i wydaje się znacznie tak, większa niż jest tutaj niż zdecydowanie jest. Klasyczny, no ale jest go tu bardzo za mało. No i jak spojrzymy na Damiana, no to po prostu szczena tak. opada i bez względu na to, czy on to zrobi jak kulturysta, mi się zdaje, że jakby wyciągnął bardziej klasycznie, też by to się obroniło i miało pękatość, bo ma bardzo pękatą, gęstą klatę, gdzie no tutaj całkowicie wypełnia. No a ja ratuję się pozowaniem, próbuję ukryć te swoje braki w umięśnieniu, ale niestety no jakby między chłopakami, no wiadomo, jeżeli stanął obok kogoś mniej, że tak powiem, dopierdolonego niż Cyan Fitness Freak, to możliwe, że tą pozą by ugrał poprzez właśnie odpowiednie ustawienie, poprzez odpowiednie zagranie talią. Mówię, no to jest na pewno większa taka poezja. Widać, że to jest taki zawodnik, który czuje to ciało na poziomie klasycznym. Dwugłowy, czyli... wydaje mi się, że ma bardziej pękate, wiszące niżej tutaj. Tak. Może przez to, że ugiął nogę mocniej. Mówię, plastyczność mięśni, ich ogólna estetyka jest zdecydowanie, jeśli chodzi o klasykę, na plus Oyama. No, ale no to nie jest ten efekt, nie? Bo Damian po prostu jest nabity pod korek i to jest ładnie wszystko ułożone, tylko to jest na granicy, o właśnie. Dobra, przechodzimy sobie do ostatniej pozy, myślę, że tutaj już... No tu też widać pewne różnice. Prawie właśnie. Wyczerpaliśmy temat, mamy bicepsy tyłem, czyli kolejną pozę obowiązkową, no tutaj widać jak ci zawodnicy są różni. Wydaje mi się, że w tej pozie chyba najbardziej, nawet długość ramion. I tu właśnie to zrównoważenie, o którym mówiłem, najbardziej jest widoczne. Nie? Zobacz na przykład tutaj Wayama, jak przejdziemy od tutaj łokcia do tego łokcia, zobaczmy, że wrażenie dosłownie, że tu idzie idealnie. Lustrzane, nie? Ale linia idzie, zobacz, tu idzie, zobacz, jak idą te przyczepy, te separacje w tym momencie. Tu przez barki, tu czworoboczne. Na wysokości środkowej. Tak, spójrzcie tu... przez środek czworobocznego, przystawcie linijkę. Dokładnie. I one idą od tak, przyczepu, od łokcia, od łokcia. Trzeba się idealnie ustawić. Tak, teraz patrzymy, jak daleko jest widoczna separacja mięśni najszerszych grzbietu u dołu, które tu ładnie już mocno stąd wychodzą, a prostownik grzbietu jest właśnie tak, jak ma być schowany pod mięśniami najszerszymi, bo on po to jest. No, a ja mi wysłał jeszcze jedną wersję tej pozy, już ci pokazuję, bo wybrałem tą, aczkolwiek... Ale wiesz co, już dokończę tu, bo i tak tego nie pokażemy tam na ekranie, to mnie gdzieś tam... To jest poza numer jeden, nie? No, ale to... Czyli tutaj wygląda, jak przyjął tą pozę, tutaj te plecy są mniej pełne, i pośladki są napięte, zauważ, nie? Są tak, no to jest bardziej kulturystycznie, ale tu to jest, no ja też robiłem te dwie wersje, nie? I teraz przy tej wersji nie miałem takiej separacji pośladków, tak jak Ayam nie ma, ale ona jest estetyczniejsza. Tak. Wypełnienie... Dlatego też to wybrałem. Bo teraz na przykład zobaczę, jak wygląda w tej pozie pękatość ud, nie? On ma tutaj bardzo fajnie wygląda tak. pękatość, pełność, ale nie ma takiej silnej, zaznaczonej separacji dwugłowych i pośladkowych, choć idą tak prążki po pośladkach, nie? I teraz Damian wybrał pozę... Bo jest bardzo dobrze docięty. Ale Damian bardzo mądrze zrobił tą pozę, bo Damian, nie, tak jak wysłałeś te dwie pozy Ayama, to Damian jest dokładnie po środku, czyli ani nie wypiął tak tyłka jak tu Ayam, żeby pokazać pękatość tutaj przywodzicieli i ogólnie taką poczułkowatość ud, ani nie przegiął całkiem do końca, tylko zatrzymał się po środku, że widać naprawdę niesamowitą jakość umięśnienia, widać pełne mięśnie pośladkowe, które są poprążkowane tutaj, akurat światło jest takie, a nie inne. I teraz idziemy dalej, jeśli chodzi o plecy. Tu już widać prostownik grzbietu, jest za mocno rozbudowany. Okej, mogą ludzie uważać, że to jest, że tak powinno być, a nie, bo z racji ekspansji prostownika grzbietu, który się mocno rozbudował i odciążał ciało przy wielu ćwiczeniach, widać, że te mięśnie najszersze u dołu są nie tak dobrze dopracowane, jakby mogły być. Po prostu no, są obciążane przez prostownik i trzeba się trochę napocić, żeby je wyczuć i tak mocno wyeksponować.
Teraz jak idziemy dalej, no mięsień czworoboczny tutaj jest trochę ściągnięty, to już wcześniej zauważałem, czyli one powinny być w tej pozie maksymalnie rozpłaszczone, tak jak tutaj. Chodmy też są ściągnięte, bo trochę oczywiście muszą być, ale on je rozciągnął całkiem. Tutaj widać u Damiana jednak one się ściągają do tyłu. Te mięśnie przez to jego plecy nie są tak szerokie, jak powinny być. Mogą wydawać się nieco grubsze. Bo są grube, ale nie są tak szerokie, a jego szerokość pleców powinna być potężniejsza zdecydowanie. No wydaje mi się, że to jest jego, jeżeli chodzi o jego sylwetkę, to najsłabsza poza, jeżeli chodzi o klasyczne pozy. Wygląda tu imponująco, oczywiście, bo jest duży, ale... I to jest tak samo tutaj znowu gubi wychodzi... tą symetrię w tej pozie, widzisz, tu tak samo Damian, nie wiem na ile to jest jakby niedobór mobilizacji nadgarstków, on nie dokręca tych nadgarstków. Bicepsek zostawia tak, czyli nie robi w ten sposób, powiększamy szczyty i pokazujemy się bardziej, pokazujemy całkowity brzusiec bicepsa i tricepsy widzisz lecącą dołu, ale jak tylko zostawimy trochę tak, to już mamy pękatość, jak ktoś ma tak duże ramiona jak Damian, ale no nie mamy aż takiego kurde zwarcia mięśni, takiego szczytu. O właśnie, ty masz bicepsy, więc można pokazać i teraz żeby uzyskać bardziej, to tu dokręcamy. O, i tu jeszcze właśnie puść i ci pokażę, to będzie ten efekt. Pach, nie? Tu, do maksa trzeba dopiąć. To jest trudne przy mięśniach, które są tak pełne, nabudowane i nie wiem, czy to raczej ma dopracowaną technikę pozowania, więc dużo pracuje, czy robi tylko dla zdjęcia, żeby się tak mocno nie przypiąć, ale obrócenie jakby tutaj tego obręczy góry do tyłu, dokręcenie bicepsu, dodałoby mu tu szerokości i wtedy jeszcze zamiast właśnie tak się spinać, rozjechać tu bardziej na bok, nie? Żeby rozciągnąć te mięśnie pleców, żeby one... Znaczy to, co zrobił Ajan tak naprawdę, on tak, tą pozę zrobił no bardzo ładnie. On ma mniej masy mięśniowej zdecydowanie, ale wykorzystał tu pełen potencjał swojej masy mięśniowej w tej pozie, a ja uważam, że w stosunku na przykład do masy mięśniowej tu Damian wygląda za wąsko. On jest dużo większy i te mięśnie naprawdę można jeszcze bardziej rozpłaszczyć, bo grubości tu nie brakuje, jakości oczywiście, ale to powinno być szerzej tak wysokiego faceta. Tak uważam. Nieważne jak ty uważasz, Tomek. Wiesz co, no chociażby Chris Bumstead pokazał, jak bardzo można plecy przez rok dopracować i jego plecy wyglądały, one nie były złe, jeżeli on stał obok zawodników klasy wysokiej, ale no poza powiedzmy top 5 Olimpii, to te jego plecy Bumsteada były zajebiste, ale jeżeli stanął obok Breona, stanął obok chociażby Briana Jonesa, czy stanął obok któregoś innego top kulturysty, no to te jego plecy były tym słabym punktem. Tak. Więc myślę, że Damian tutaj Chris może... Bumstead, jeszcze ci przerwę Tomek. Chris Bumstead od początku miał plecy bardzo mobilne i takie obuła wiszące, nie? I on je po prostu dopinał, a brakowało im zdecydowanie takiej jakości, agresywności, jak miał Ruth Diesel czy Breon. No i on tu poprawił mocno. I teraz co widzę u Damiana właśnie te plecy... Rozciągnąć czworoboczne, wydaje mi się mocno. Są mocno napięte, mocno widać twardość tych mięśni, grubość. Ale trzeba było je rozciągnąć, żeby dać im takiego płaszcza, żeby jak plecy nałożyć na siebie tak jak tak. Poły płaszcza. Jedna poła, druga i stąd robimy i wtedy płaszcz, też nie? Ten dół najszerszego tak. Będzie dużo bardziej 3D i cała sylwetka tak, będzie jakbyś tak. Nałożył plec, jakby worek ziemniaków mu ktoś wrzucił i na plecy. Mocno trzeba rozciągać właśnie ten mięsień prostowników grzbietu, trzeba bardzo mocno rozciągać. No to już jest niestety poza siłowniami, tak, albo to, taka to jest praca. Taka mobilna, ale to też dla prozdrowotności, bo teraz zawodnicy nabudują sobie takie ogromne prostowniki grzbietów i tam czasami naprawdę jest dużo złych rzeczy się dzieje już na odcinku lędźwiowym kręgosłupa i różnych takich nerwowych spraw, nerwobuli, tylko że to wszystko jest trzymane taką masą mięśniową, że to powoduje, że zawodnik czuje się bezpiecznie. Ale z jego ciałem wcale od środka nie jest dobrze. Dobra, podsumowując, bo nie chcę, żeby ten filmik wyszedł jakiś nie wiadomo długi, podsumowując, obie sylwetki są diametralnie różne, obie sylwetki są bardzo dopracowane, są moim zdaniem no, na poziomie pro. A który z nich wygra kartę? Czyli może ktoś inny wygra kartę? Ja to się powiem tak, o, ja uważam, że mimo wszystko ja bardzo jakby cenię sylwetki klasyczne,
to no, po takiej analizie, jak już wskazywaliśmy i obejrzałem dokładnie, na poziomie pro obecnie jest tu zdecydowanie Damian, a Jan jeszcze ma czas. Jeszcze ma czas, bo no, mimo wszystko to nie jest jeszcze to. To jest piękne, ale to nie jest, jest tu wszystko, co trzeba, ale tu potrzeba jeszcze czasu. Jeżeli będzie się rozwijał w takim kierunku, no to myślę, że za rok, za dwa lata na pewno. Ale weźmy pod uwagę, bo wielu kwestionuje, że kulturystyka to sport, dopóki nie stanę na scenie i nie zobaczymy, ile kosztuje rywalizacja na scenie wysiłku. Co prawda, nieprawda Tomek? Jak się biorą do porównania o medale, no to po prostu kondycyjnie można paść. No i teraz, też trzeba zobaczyć, jak zawodnicy się zaprezentują właśnie w tym dniu, bo zdjęcia to sobie można porównywać i jakie zrobią wrażenie, jaki będą mieli jakby ten... Czy widziałeś Damiana na scenie i jesteś, widziałeś, no ja bym może być tylko lepszy, powiedzmy. Znaczy już jest lepszy. Z tego, co widzę po zdjęciach, nie sądzę, żeby tam cokolwiek mogło być zepsute. Jest lepszy niż był zdecydowanie w Warszawie, a jak był w Warszawie, był bardzo dobry, naprawdę był bardzo dobry i tam widać było, że to nie jest jeszcze jego ta forma. Ona była świetna, no ale wiem, że to było po prostu zawody rozgrzewkowe, nie? Dobra, podsumowując, no widzieliście naszą ocenę sylwetki. Wydaje mi się, że no fajnie troszkę inaczej sylwetkę ocenić pod kątem właśnie estetyki, klasyczności niż masa mięśniowa do cięcia. Czyli jak widzicie, kulturystyka, klasyk, fizik nie jest takie zero-jedynkowe. Tutaj naprawdę bardzo dużo czynników wchodzi do gry i sama muskularność nie jest jedyną zmienną. Myślę, że Krzysztofa na nasz kanał będziemy mogli zapraszać częściej. Jeszcze ci przerwę właśnie, musimy wziąć też pod uwagę, że zawodnik w klasiku musi popłynąć na scenie, czyli zrobić to coś, po co ta kategoria powstała, czyli żeby zawodnik czuł tą chwilę pozowania i wyniósł jakąś jakby, nie wiem, taką duszę sceniczną, po prostu zapomniał się, był taki jakby natchniony. Tak. No i teraz zawodnicy o takich sylwetkach bardziej rozciągniętych, klasycznych, mogą to robić, bo po prostu ich mobilność ich nie hamuje w takim płynnym przechodzeniu z pozu do pozu, w płynięciu. A zawodnicy mocno agresywni, którzy nawet na zdjęciu i w pozach się bronią, nie przechodzą tak płynnie, bo brakuje im pewnej mobilności. No i tu jest też ważne w klasyku i sędziowie na to też zwracają uwagę. Nie? Ale oczywiście finalnie, jak jest duży rozstrzał w formie i masie mięśniowej, to wygra, wiadomo, koniec forma końców to też kulturystyka. Dokładnie, to ma być efektowne, duże, więc jak wychodzi facet o takiej posturze jak Damian, no to zmiata konkurencję i tak my się będzie. Dajcie łapki, napiszcie komentarz, co myślicie o takiej analizie, pomyślcie może, co byście chcieli usłyszeć. No tutaj macie naprawdę mądrą głowę, jeżeli chodzi o klasyk fizik. Gościu przeanalizował setki sylwetek klasycznych od kurcze Sandowa po Chrisa Bumsteada. Także nie zabieramy wam więcej czasu. Zobaczymy w niedzielę, jaki będzie wynik. My będziemy na pewno live oglądać. Już tutaj też nawet... jakiś komentarz wrzucimy, nie? Może nawet może nagramy po zawodach nasze opinie na ten temat. No a co? Żegnamy się z tego miejsca. Dzięki, że z nami byliście. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, dać łapki, komentarza i wbijacie na naszego Instagrama, trener Tomix, Level Perfect. Do zobaczenia. Pozdro.